Jezus mnie tak kocha, że daje mi miłość taką wolną. I że ode mnie teraz zależy, czy ja mu powiem tak, czy nie. Że to jest moja decyzja, nie? Tak jak mężczyzna się, często o tym mówię, nie? Że jak mężczyzna się oświadcza kobiecie, to już dziewczynie młodej, to ona może powiedzieć tak i nie. I ja jak zrozumiałam, że mogę powiedzieć nie, że jestem naprawdę wolna, to wtedy powiedziałam tak. Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku, a myśmy się spodziewali. Dzisiaj zaprosiłem siostrę Joannę Jabłońską. Dzień dobry, szczęść Boże. Cześć. Misjonarkę. Świeżą misjonarkę. Nie, ja tak sobie... Może od tego zacznę, wątku osobistego. Kiedyś byłem bardzo chory, to nie pamiętam, czy to było 2 lata temu pewnie. I tak mi naprawdę było źle. I wtedy mi się odpaliło na YouTubie w Twoje ręce. O kurczę. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek jakieś piosenki słuchałem tyle razy, co akurat tej. A to ojciec napił te wyświetlenia. A, okej. Okay. To wszystko ja. To jest wszystko ja. Dzięki, miło. Jeszcze wtedy nie znałem klaretynów, w ogóle nic nie wiedziałem. Potem był taki wątek, to tak historycznie, wczoraj tu wspominaliśmy to troszkę, że jeździłem po miejscach, gdzie kiedyś byli Dominikanie, a potem właśnie już ich nie ma teraz. I kręciłem te miejsca i byłem w Płocku. I nagle ktoś tam z okna zobaczył, myślał, że to szóstak. A to się okazało, że tam są klarytyni, zaprosili mnie na kawę i potem byłem tam na misjach. I zobaczyłem, że proboszczem tam jest ten, co grał na gitarze w tej piosence. Okej, to się pozdrawiamy księdza Marcina z Płocka. Dobrze grał. No w każdym razie... Czasami jeszcze gra podobno, ale... Tak. Tak jak byłem na tych misjach, to rzadko grał. Jakoś bo tak, proboszczem został. No właśnie, ja nie wiem, czy to dobrze jest. Znaczy nie chcę tutaj klarytynowe wracać świata do góry nogami, ale... No w każdym razie była to piękna piosenka. I jak jeszcze jej nie słyszeliście, to posłuchajcie. Siostra pięknie śpiewa. To siostry jest piosenka, prawda? Siostra napisała tą piosenkę. Jakoś tak wyszło. Jeszcze taki wątek. Potem będziemy troszkę cofać, ale... bo siostra mówiła mi wczoraj, że była w Łodzi, że studiowała w Łodzi. Tak, mieszkałam w Łodzi. Jak byłam w szkole średniej, tam druga, trzecia liceum i później tam próbowałam trochę studiować, potem te studia przerywałam. Na Akademii Muzycznej? Tak, jeden rok skończyłam szczęśliwie, a potem podziękowałam za współpracę. Czyli łódzko. Tak, potem się zastanawiałam, co ze swoim życiem zrobić i tak. I kaplica na Zielonej też tam była. Kaplica na Zielonej tak bardzo dla mnie takie ważne i wyjątkowe miejsce. Ikona wasza tam piękna, krzyża. Tam się przychodziłam też modlić i tak, no bardzo... A siostra też się wychowała w cieniu świętej Anny w Dąbrowie Zielonej. Tak, pozdrawiamy siostry dominikanki klauzurowe ze świętej Anny. Przy okazji, to takie moje bratnie dusze, też w białych habitach, ale no klauzurowe siostry, tak. Bo siostra jest z Dąbrowy Zielonej, stamtąd pochodzi, no i stamtąd wyfrunęła do Łodzi? Tak, stamtąd wyfrunęłam trochę w okolice Częstochowy, później się przeprowadziłam do Łodzi, uczyłam się tam w szkole muzycznej, trochę właśnie w szkole średniej, trochę studia i później wstąpiłam do Zgromadzenia Misjonarek Świętego Antoniego Marii Klareta, czyli do klaretynek po prostu. Nie, ja tak trochę sięgam tych wątków dominikańskich, tak podotykałem na początku, żebyśmy potem już mogli się skoncentrować na... rozczarowaniu. Na rozczarowaniu? Nie, na siostrze. Okej, więc już nie wciągam kolejnych wątków dominikańskich, tylko... ja bym od tego może zaczął, a takie momenty ważne... czy przełomowe w siostry życiu. No bo rozumiem, szybko dobrnęliśmy do powołania, a wcześniej? A wcześniej myślę, że takim momentem przełomowym, bardzo znaczącym dla mnie, to było spotkanie Jezusa
na takich... Oczywiście ja się tak nawracałam powoli, pochodzę z takiej katolickiej, tradycyjnej rodziny i otrzymałam takie wychowanie katolickie jak najbardziej w wierze, natomiast takie osobiste spotkanie prawdziwe to było w 2006 roku na rekolekcjach ewangelizacyjnych, które organizowali misjonarze Klarytyni. I tam pojechaliśmy z taką grupą wspólnoty młodzieżowej, która się zawiązała tam przy parafii właśnie misjonarzy Klarytynów w Łodzi. Pozdrawiamy, Klarytyńską 11. Największa parafia podobno klarytyńska tak. w Polsce, czy w świecie może. Kto wie? No, kto wie? Może. Pozdrawiamy tych, którzy teraz tam są, pracują. W każdym razie tak, to było takie wydarzenie bardzo mocne, doświadczenie tego, że Jezus jest i tego, że On mnie bardzo kocha. I gdzie to było? I to było w Toporowie. To było w ogóle w Toporowie, tak, jest taka... Tak, dobrze to ja mówię, bo potem jeszcze było jedne, tak, w Toporów, to była taka miejscowość piękna, urocza też, koło Wielunia. Tak, to były takie rekolekcje dwutygodniowe, ewangelizacyjne i tam też właśnie na jednym z takich spotkań modlitewnych, kiedy była adoracja, to tak, no są takie momenty, kiedy wiesz, że już mi nikt nie powie, że Pana Boga nie ma, że po prostu zalewa Cię taka miłość i taka obecność. Że ty, wow, i że trudno to powiedzieć, nie? Więc tak, dlatego się tak jąkam. Tak. Nie, ale w ogóle, bo to jest też taki wątek tutaj dla mnie, który tak mnie dotyka. No właśnie jesteśmy w Krzydlinie Małej. Tak. I choćby taką jedną dziewczynę spotkaliśmy przy śniadaniu, ona mówi, ja jestem z takiej miejscowości, to taka dziura, tam nic nie ma. A i tak sobie pomyślałem, że tyle jest takich miejsc teraz, jak to było tu? Toporów. Toporów. Tak. Czy coś tam, że tak można by myśleć, aha, nie wiem, że Pan Bóg przychodzi tylko w większych miejscowościach, w dużych ośrodkach, prawda, nawraca. W ogóle do tych innych. W dużych ewangelizacjach, w coś tam, a tu nagle się tutaj spotykam z takie małe miejsca, miejscowości, nikt nie wie, gdzie to jest, a tam był Jezus, tam dotknął. To tak. Uwaga ogólna. Tak, że nigdy nie wiesz, kiedy będzie ten moment. I nie wiesz, że można się go spodziewać naprawdę, tak jak, nie wiem, siedzi przy skarbonie i widzi wdowę, tak samo siedzi w małych miejscowościach gdzieś tam. W małych zgromadzeniach też. W małych zgromadzeniach. Nie takich, które mają tam 800 lat tradycji czy coś. No właśnie. No i dobrze, no i jest, albo było pierwsze, potem druga odsłona była jeszcze, tak? To było takie bardzo mocne doświadczenie i ja wtedy wiedziałam, że ja chcę należeć do Jezusa, tylko. I tak chciałam za Nim pójść od razu, totalnie, zupełnie. No ale wszyscy normalni ludzie szli na studia, ja też w ogóle, chyba już to było po egzaminach moich, więc ja też już zdałam i poszłam na te studia i w ogóle... Zanegowałam to doświadczenie zupełnie, jakoś tam się sobie, nie no, można być przecież takim normalnym, żyć sobie jakoś tam w świecie i nie trzeba tam do zakonów wstępować żadnego. A nie takim białym, nienormalnym. Tak, a to mi się też, taka myśl w ogóle o zakonie mi się oczywiście wiązała z takim, nie wiem czy oczywiście, może ktoś tak nie miał, ale ja miałam taki niepokój, nie, bo coś takiego, że nieznajomego, nie wiem, co to jest, nie wiem, z czym to się je, w ogóle jaki zakon wybrać, to w ogóle kosmos, tak, i co, jak to w ogóle zrobić, to może lepiej zostawić, zanegować. I tak później były 2 lata takiego, że Pan Bóg mi coś tam mówił, ja to negowałam, nie, więc tak otwierałam Słowo Boże, było to ja pościmienie, no to zamykam, znajdę coś innego, tak. Spotkania modlitewne, wiesz, gdzieś tam, pamiętam właśnie u Klarytynów było takie spotkanie modlitewne, adoracja i leżały takie cytaty na ołtarzu i można było sobie podejść, jakiś cytat wziąć, nie? No ja, wiesz, podchodzę, klękam i widzę, że taka jedna karteczka się tak odwróciła pionowo, nie? I jest pójdź za mną. I sobie, nie no, to biorę inną, tak? Czyli takie, no, takie... Taka trochę zabawa w ciuciu babkę, trochę jakieś takie uciekanie też od tego powołania, ale ostatecznie, i to był taki moment też dla mnie przełomowy,
po tym kryzysowaniu, że jednego dnia idę już do zakonu i tak, Panie, ja Cię kocham, a drugiego dnia nie, to w ogóle bez sensu i oszukałeś mnie, to w końcu do mnie dotarło, że Jezus mnie tak kocha, że daje mi miłość taką wolną. I że ode mnie teraz zależy, czy ja Mu powiem tak, czy nie. Że to jest moja decyzja, nie? Tak jak mężczyzna się, często o tym mówię, nie? Że jak mężczyzna się oświadcza kobiecie, to już dziewczynie młodej, to ona może powiedzieć tak i nie. I ja jak zrozumiałam, że mogę powiedzieć nie, że jestem naprawdę wolna, to wtedy powiedziałam tak. Ale ci klarytyni, Micho, dlaczego klarytyni, a nie franciszkanie, jezuici? W Łodzi jezuici mocni są. No. To czemu tak klarytyni, tak kap, klarytyni? Ta parafia tam? Ja po prostu tam trafiłam do... wynajmowałam tam pokój u klarytynów. U klarytynów? Nie u klarytynów, tylko jakby w tej parafii. I tak trafiłam pierwsze kroki do kościoła, mówiła jacyś klarytyni, w ogóle dziwna nazwa, dziwaczne wszystko. Dziwaczne wszystko. I tak się poczułam jak u siebie. Pasuje. Tak, ale nie, pamiętam rzeczywiście, pierwsze kroki tak skierowałam, też była ta wspólnota młodzieżowa, że się tak czułam rodzinnie. Bardzo było rodzinnie, tak było jak w domu. I jak potem poznałam siostry, pojechałam właśnie do Aleksandrii na takie rekolekcje i jak weszłam do tego domu i do kaplicy, tam już trwały jakieś modlitwy, dziewczyny tam się modliły, śpiewały jakieś tam radosne pieśni, to takie miałam takie poczucie, że to chyba jest to. Tu się czuję tak trochę jak u siebie, jak w rodzinie swojej i miałam oczywiście jeszcze potem różne takie właśnie momenty, że myślałam sobie, a może inny zakon, a może w ogóle co innego i różne kryzysy. Ale tak, gdzieś tam takie zostaje z tym poczuciem, że to jest ta rodzina. Jeszcze wrócę. I się nie da tego chyba wytłumaczyć. A wrócę jeszcze do muzyki. A muzyka? Skąd się wzięła? Co to się... Jak to? Muzyka? To tak od małego jakoś tak się wzięła. I ja bardzo chciałam grać na skrzypcach w ogóle. Ale w tej mojej miejscowości, takiej troszkę dziurze, nie było szkoły muzycznej, więc trzeba było dojeżdżać, więc to było generalnie takie problematyczne. Więc minęło trochę lat i ja już taka podstarzała osoba, czyli w 6 klasa podstawówki, zaczęłam się uczyć grać na skrzypcach, tak. I dopiero zaczęłam swoją edukację muzyczną. W Radomsku, w szkole muzycznej, potem w Częstochowie, potem w Łodzi. I gdzieś to tam było. Skrzypce przede wszystkim. Tak, a śpiewanie to też przy okazji od scholi dziecięcej po młodzieżową, po właśnie też chór, właśnie takiej scholę młodzieżową u klarytynów. Zawsze gdzieś to było blisko, nie? Wiesz, szczególnie chyba jakoś tak w modlitwie uwielbienia, nie? Jakoś tak Pan Bóg też do mnie mówił i działał i jakoś ja się też w tym tak dobrze czuję i odnajduję. Jeden wątek jeszcze dominikański w takim razie. Bardzo lubię się modlić z Jankami dominikańskimi, tak. Bo teraz siostra gdzie jest? Mieszkam koło Krakowa, pięknej miejscowości, w Białym Kościele. W Białym Kościele. Białe siostry z Białego Kościoła. Pozdrawiam, zapraszamy. Ostatnio siostra była we Włoszech, się dowiedziałam, a chce być na Filipinach. Co to znaczy? To znaczy, że jak się jest misjonarką, to można być posłanym gdzieś na drugi koniec świata. Nie, ja tak mówię, bo naszym generałem jest Filipińczyk. Aha. Teraz. No proszę. Taka nowość. A generałem klarytynów jest Hindus. A naszą matką generalną jest siostra z Brazylijka. Więc tak. Mały świat klarytyński. Dominikański. Zresztą dominikański troszkę większy, tak. Ale tak, misje. Jesteśmy misjonarkami, więc jak najbardziej. Ale co tak, może na przykład się wpada na taki pomysł Filipiny, że niby jak to się robi? A to tak przychodzi czasami w sercu i można o tym powiedzieć przełożonym. Nie? Tak? Tak. I powiedzieć, że na przykład chciałabym, tak czuję, że chciałabym pojechać czy Filipiny, Azję na przykład. Gdzieś jakieś, może tam jest potrzeba akurat.
siebie przełożenie. A to jest świeży dla mnie temat. No, o, mogę tak zaczepić? No, spytam fachowca. Zaczepiać można. Spytam fachowca. Dzisiaj rano obudziłem się ze snu. Nagle mi się śniło, że ciężarówka podjeżdża, rosyjska. Ja wiem, że mam tam jechać. Że mam wsiąść do tej ciężarówki i pojechać do Rosji. I to był bardzo mocny sen w moim sercu. Znaczy, bo to jest jakieś takie... jakby to powiedzieć? Taka myśl, która mi wraca... I wróciła we śnie też. A wróciła dziś we śnie. Myślę, nie, no przecież wojna. Przecież nie. Jakby o co chodzi? Robiłem dopiero lednicę, nie wiem. Mam nagrywać siostrą Janną rozmowę. Tak, na strefę wodza. Jaka Rosja? Jakieś w ogóle plany tutaj mam. Ja mam jakieś plany, chcę iść tu, ja tu, a tu może być... I nagle słyszę przy śniadaniu Filipiny. A ja mówię, Rosja, Filipiny? O co chodzi? Jak to się odkrywa? Może ktoś też tak sobie myśli. Jak ktoś myśli, Afryka mu wraca, albo nie wiem. Tak po prostu chyba trzeba. Nie wiem, że może to tylko sen. Może to tylko sen, a może coś tam jest więcej, a może coś tam Duch Święty się próbuje jakoś tam dostać różnymi drogami, a może... Drap. A może tam trzeba podubać. Może tam trzeba podubać trochę. Trzeba się pomodlić może po prostu. Tak, i chyba pomodlić i tak przyglądać tym pragnieniom rzeczywiście, czy to jakoś tak rzeczywiście czuję w sercu i czuję pokój i... I że jakiś przełożony powie, może to dobry pomysł. I chce, a może przełożony powie, wiesz co, nie, no zupełnie nie, może jednak Afryka. Filipiny są w Polsce. Wtedy, o Jezu. Tego się nie spodziewałam. W małej miejscowości gdzieś. W Białym Kościele, albo nie wiem. Tak, to na razie taka misja. A może przełożony powie, no to Tomasz, wiesz co... Lednica w przyszłym roku czeka na ciebie. Ciekawe, jak to rozeznawać. Wtedy, nie? No. Nie, ale jest to, bo tak myślę, że to wraca. Jakby tak jak tutaj się odsłaniamy, ale że wielu ludziom wraca. Dzisiaj też właśnie przy stole padła ta Afryka. Jakoś to tak... Klaretyną to do tego bliżej chyba trochę, no bo to z racji bycia misjonarzem to jest jakaś naturalna ścieżka. Dominikanom może się przydarzyć. Ale niekoniecznie. Ale no tak... Nie jest to taki wprost charyzmat. Chociaż, jak poczytałem o klarecie... O, proszę. To on ma ten moment, tak jak u Dominikanów jest głosić wszędzie, wszystkim, na wszystkie sposoby. No to nie, to on, klaret wymyślił. To, nie. To klaret wymyślił kilkaset lat później. Że Dominik powiedział wszystkim. Tak, że Dominik powiedział. No dobrze, ale nie, to mnie poruszyło, nie? A najbardziej mnie poruszyło, że również malowaniem obrazków. Że też głosi wszystkim, że wszystkim głosi. Ja myślę, że on by dzisiaj nagrywał filmiki. Na przykład, nie? Tak, na pewno. Na pewno by nagrywał dużo. Więcej niż Dominikanie pewnie. Nie, on był po prostu jakimś totalnym... Tak, ogień, wulkan. Ogień, wulkan i po prostu robił cały czas. Tak sobie tak czytałem i myślę, jej, taki zapał mieć, że ja lubię być wędrownym kaznodzieją i ciągle być gdzie indziej i głosić, ale jeszcze do tego zapału czułem, że mi jest daleko, o którym czytałem u Klareta. No dobrze. Jakoś to jest związane z tym, myśmy się spodziewali. Tak, trochę tak. Rozczarowanie. Tak rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze nie na wizji, że to trudny temat, rozczarowanie. No, trudny. Jest takie coś? Bo się wiąże jednak z takim bólem prawdy. Prawda, Dominikanie też coś tam macie, nie? Tak. Mówią, że dopiero w XIX wieku to wymyśliliśmy, ale okej. Okay. Ale dobra, mi się obiło o uszy. Jako hasło. Veritas. Tak, nie? W ogóle rozczarowanie, czyli takie uwolnienie od jakiejś iluzji, od tych czarów, które jakieś tam, jakichś wizji swoich, nie?
takich, które mam może o sobie, może o tym właśnie, jak ma wyglądać życie zakonne. Bo to jest ciekawe, nie? Że się można rozczarować prawdą. Nie? Że się nie dziwimy, że się rozczarowujesz fikcją, nie? Że coś było nieprawdą. I nagle ten, a nie ma takiego rozczarowania? Nie, właśnie myślałam, że to właśnie takie... Jest, znaczy jest jedno i drugie. Rozczarowuję się, że, bo tak wierzyłam w tą fikcję. No właśnie. W tą iluzję. Się rozczarowuje tą... Ale właśnie takie rozczarowanie prawdą, ono jest może trudne i bolesne, ale takie cię stawia mocniej na ziemi. A jak się rozczarowujesz fikcją... To się rozczarowujesz do prawdy. No właśnie. To też się... No proszę. Tak czy siak boli. tak czy siak boli, tak czy siak prawda. prawda wychodzi na jaw, nie? Tak, nie? No. No to w sumie dobra nowina z tym rozczarowaniem. Dobra, ale bolesna, nie? To też tak się czasami ucieka, nie? Że czasami jak z tą prawdą, nie? Tak jest, że kątem oka widzę, że tutaj stoi, wiesz, ławka i czasami tą prawdę też już kątem oka widzę, ale nie chcę widzieć. Więc nie muszę swojego całego wzroku kierować w tamtą stronę, nie? To tak robimy takie zabiegi, nie? Czy to chodzi o moje życie, czy to chodzi o życie wspólnoty, kościoła, czy w ogóle naszych wspólnot różnych, nie? Jakieś takie problemy, z którymi się borykamy, czasami nie chcemy widzieć. Ale czy też takie, nie? Jak to potem go poznali po łamaniu chleba i tak nagle... sobie uświadomili po pierwsze, że im serca płonęły, po drugie, że to właściwie tego szukali, tego pragnęli i że szybko wrócili, nie, do wspólnoty. Tak jak jest napisane, że jeszcze tej godziny wrócili. Nie? Chociaż już się miało ku wieczorowi, a może już nawet było. Była noc. Poszli, to już pewnie było tam późno, nie? Ale nie, nie, bo tak sobie to jakoś nawiązałem, właśnie tak jak wcześniej opowiadałaś, siostro, że tak trochę, no, zamieniałaś cytaty na inne, że uciekałaś, troszkę się dystansowałaś, ale tak naprawdę tylko to spotkanie i ta miłość taka, tak naprawdę tego szukałaś. Nie? Że też jakby, że jest ten moment taki właśnie, tak jak u ciebie mówisz, 2 lata, takiego gdzieś indziej, ale tak naprawdę, no dzisiaj byś mogła tak powiedzieć chyba, nie? Że, no ale ja naprawdę szukałam Jezusa wtedy. I to, jak On już tak dał mi się poznać, że ta miłość jest wolna, to tak zobaczyłam, że i tak tego przez te 2 lata uciekania szukałam. Tak, to widzisz tak z perspektywy czasu, nie? Hmm. Jakoś sobie można to ponazywać i zobaczyć. No i myślę, że w życiu zakonnym, wiesz, potem też, nie? Jakoś tak... no, na różne sposoby szukamy, nie? Tak naprawdę Jego. A potem te ścieżki różne są. Różne odchodzenia, różne... no właśnie, takie niewidzenie prawdy trochę, uciekanie od tej prawdy, czy rozczarowywanie się sobą. No bo teraz no. Jakoś, nie wiem, tak mówię, słucham ciebie, przyznam i... Wiesz, fajnie. I takie, no, i też takie mam, no dobrze, to wszystko tam, to mamy te doświadczenia, to wszystko wiemy, jest tu i teraz, dziś siedzimy sobie tu na ławce, z tą całą wiedzą, z tym całym doświadczeniem. A co dziś? Czego się dziś spodziewamy? Co ze mną będzie? Co z tobą będzie? Nie wiem, co będzie. Nie? Że tak jesteś jak taka kulka na dużej kuli, że w każdą stronę to... Może pójść. Może pójść? Czy jak to jest? Trochę tak, czy nie? Tych Filipin jakoś się spodziewamy? Wiesz, czy się tej Rosji boimy? Nie, chyba się... Kurczę, to jest trudne, nie? Bo gdzieś tam w perspektywie... Bo sobie, wiesz, tak uświadomiłem prosto mówiąc, że no dobrze, to wszystko mamy w głowie, coś tam w pamięci, coś. I co? Ale zaraz. Jesteśmy teraz, dziś tu. I co z nami dalej? No właśnie. A nie, no jakby, nie, że to... Że można tak westchnąć, no właśnie. Może nie wiem właśnie.
przy całej tej mojej wiedzy, doświadczeniu, że wiem, gadamy do was, że nie wiem, możemy komuś coś tam podpowiadać, ale... Ale tak naprawdę nie wiesz, nie? Co będzie jutro i... Czy jestem, no może w innym miejscu, niż byłem, czy byłam 10 lat temu na przykład, czy 20, ale w podobnym jakoś. W innym, ale jakby w podobnej sytuacji, że dzisiaj mogę wybrać. Że dzisiaj mogę usłyszeć, poznać, pójść za tym. Rozeznawać. Nie? Chyba cały czas się wsłuchiwać jakoś w głos tego, który cały czas coś tam mówi i się próbuje dobijać. A my tak chyba cały czas w naszym życiu jakieś tam te skorupki takie robimy i czasami nie chcemy gdzieś tam zauważyć jakieś rzeczy i słuchać natchnień. Dla mnie to jest cały czas jakiś taki żywy temat w ogóle rozeznawania, słuchania, wsłuchiwania się w głos i ale tego rozczarowania też. Wiesz, ale jakby, bo na żadnej rozmowie nie miałem takiego doświadczenia jak w tym momencie. Takiego zaistnienia tu i teraz. Takiego, nie wiem jak to powiedzieć, ale właśnie widzę ciebie tu i teraz i siebie tu i teraz. Wow. I to jest takie mocne doświadczenie. W sensie takim... Przychodzi tak, jakbym to nazwała, tak, celebracja chwili. Tak. No. A to słowo celebracja jeszcze to nazwało. A to jest takie proste, takie zwykłe, nie? Że to oczywiście do kamery to źle wygląda, że sobie tak siedzisz i nic, ale... Albo myśmy się tak umówili, że generalnie to tak nie zwracamy za bardzo na to uwagi, tak. Tylko sobie rozmawiamy. Tak. I w każdym razie, że no nie miałem takiego doświadczenia jak teraz z tobą, żeby być tak tu. Ładne. No. No, dziękuję. No, tu i teraz. I on jest. I tak naprawdę, wiesz, czy to będzie... Tak, w szczelinie małej. A tak naprawdę, czy to, wiesz, może się jeszcze kiedyś spotkamy, a może nie? A czy ja, czy ty będziemy właśnie, czy w Rosji, czy na Filipinach, to myślę, że takie spotkania są ważne, nie? Takie, żeby uchwycić chwilę, obecność i tą obecność większą. Tak myślę, czy my w ogóle chcemy jeszcze. Bo to jest takie doświadczenie prawdy. Czy my chcemy jeszcze coś mówić? Nie wiem. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie wiem, no fajnie się gada. Fajnie się gada, chociaż... To jeszcze chociaż tak zahaczę. Chociaż temat taki... Tak, ale to tak ucieknę troszkę. Tak. No niech będzie, ucieknę. W muzykę. Coś jeszcze myślisz? Coś piszesz? Coś nagrasz? To jestem tu i teraz. Nie wiem. Troszkę coś tam czasem się zrodzi w sercu i jak coś przeżywam, a szczególnie jak jakoś przeżywam Słowo Boże, czyli bywa, że po rekolekcjach albo w jakimś takim, no mówiąc sobie szczerze, w czasie rozczarowania na przykład, czyli w czasie trudnym, to tak spontanicznie coś wypływa, nie? Ale czy coś tam pójdzie jeszcze jakoś tam w świat bardziej? Nie wiem. Zobaczymy. Może muszę się bardziej wsłuchać w ten głos. Może mi się coś przyśni. Może z tej prawdy coś się wydobędzie. Dobrze. No. No to zobaczymy po prostu. Muzykę ptakom zostawmy na razie. Tak, ćwiergolonem tutaj fajnie. Także co? Siostro Asiu, mogę tak powiedzieć? Tak, bardzo ładnie to brzmi. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i za to doświadczenie. No, takie szczególne. I dzięki za to spotkanie. Okazuje się tak, że to temat rozczarowania nie musi być taki, wiesz, ja to tak myślałam, że to będzie taka trudna rozmowa, tak wiesz.
na takich trudnych momentach i tak boleśnie, że to też będzie, nie? A może właśnie trzeba przełożyć akcent, naprawdę. I się tym ucieszyć. No tak. No dla mnie ważna lekcja. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ojcze Tomaszu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie wiem, ciekawe, jak ty o mnie myślisz. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej. Hej.